Czy znasz Roberta Talarka? Jeśli nie, zapraszam do obejrzenia tego materiału. Robert Talarek, bokser, elektromonter i do niedawna student w jednym. Czy to możliwe? Dla wielu z nas wydaje się, że nie, ale nic bardziej mylnego. Robert Talarek radzi sobie świetnie. Karierę pięściarką zaczynał w GKS Ruda Śląska, nie jest zawodnikiem więc w przypadku, gdyż nieźle radził sobie na ringach boksu olimpijskiego. Był nawet w kadrze narodowej seniorów. Na ten moment według rankingu boksereka bez podziału na kategorie wagowe w Polsce Talarek jest nad Tomkiem Adamkiem. Na początku kariery szło mu różnie, ale po porażce z dobrym zawodnikiem po wyrównanej walce, chodzi o Johna Ridera z rekordem 22 wygrane i 2 porażki, Talarek zmobilizował się do jeszcze cięższych treningów i solidnego testera dobrze rokujących młodych pięściarzy w darcie do czołówki europejskiej kategorii średniej. Robert Talarek 7 ostatnich swoich pojedynków kończył zwycięstwem, w tym 5 przed czasem. Kolejno. Najpierw tutaj mamy Kinga, przepraszam, Davidsona, który przystępował do walki z Talarkiem z rekordem 18 zwycięstw i 0 porażek. Zwycięstwo punktowe Talarka. Następnie z polskim solidnym testerem Sebastianem Skrzypczyńskim, którego wykończył przed czasem. Następnie prospekt. Walka w Holandii, w Amsterdamie dokładnie, zakończona przed czasem z Josemirem Paulinem, który rekord posiadał 8-0. Następnie walka z Ozeklerem, prospektem o pas IBF europejskiej kategorii średniej. Walka oczywiście, jak już przyzwyczaiłem, zakończona przed czasem z zawodnikiem, który legitymował się rekordem 21 zwycięstw, 0 porażek i 1 remis. Następnie wielki rewanż na Ergo Arenie, na Polsat Boxing Night z Norbertem Norasem Dąbrowskim, który wygrał zasłużenie na punkty. Następnie walka w Katowicach, wygrana przed czasem z Torresem Marinem. I teraz właśnie zwycięstwo, po którym wskoczył na Tomka Adamka w rankingu BoxRec. Bez podziału na kategorie wagowe z Frankiem Harochę, który legitymuje się rekordem 41 zwycięstw, 16 porażek i 5 remisów. Walka o wakat IBO interkontynentalny kategorii średniej. Jeżeli chodzi o ranking kategorii średniej, według BoxRec'a pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Robert Talarek. Goni go Kamil Szeremeta, który jest drugi. Kolejno jest Robert Świerzbiński, Bartłomiej Grawka i piąte miejsce zajmuje Kamil Gardzielik. Jeżeli chodzi o światowy ranking według BoxRec'a i pozycję Roberta Talarka w nim, to jest to 22. pozycja na 1512 bokserów sklasyfikowanych. Więc jeżeli na solidnego testera, którym Robert Talarek swego czasu był i mieliśmy prawo tak mówić, myślę, że jest to na ten moment imponujący wynik i nic nie wskazuje na to, żeby Robert Talarek miał jakąś schyłą w dół, bo idzie jak burza. Nie da się go zatrzymać. 7 walk kolejno wygranych, 5 przed czasem i to nie z byle jakimi zawodnikami, tylko zawodnikami, którzy może nie są światową czołówką, może nawet nie szeroką światową czołówką, ale gdzieś w Europie dało się ich ujrzeć i naprawdę. Miejmy nadzieję, że Robert będzie znowu się motywuje i będzie trenował jeszcze ciężej, jak po tej walce w Anglii, gdzie naprawdę efekt tego jest 7 kolejnych zwycięstw, więc teraz niech znowu pomyśli, żeby mocniej trenować, może jakiś pas czempionatu zawalczyć. Ja wierzę, że Robert, chociaż o ebu, jest w stanie zawalczyć i jak najbardziej wygrać. I tego bym sobie życzył i mu, i wszystkim kibicom boksu w Polsce. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam.